Przede wszystkim chciałbym Państwu przedstawić elementy z autopoprawki. Przepraszam, bo tu jakaś dyskusja miała się odbywać w tym temacie? Nie. Nie. Chciałbym przedstawić fragmenty autopoprawki pana prezydenta miasta Krakowa do budżetu na 2013 rok. No, powiem wprost, moim staraniem udało mi się doprowadzić do tego, że w tej autopoprawce znalazło się budowa kompleksu wielofunkcyjnego boisk sportowych przy gimnazjum nr 24 w kwocie 500 tysięcy. Mam nadzieję, że zaspokoi to te potrzeby, które ma placówka do remontu. Wiemy, że to od wielu lat zabiegaliśmy o ten temat. Myślę, że jest to dość pozytywne. Chciałbym również Państwu powiedzieć, że w takiej tej autopoprawce również znalazły się takie zapisy. Też myślę, że jesteśmy zainteresowani tutaj. Między innymi upowszechnianie sportu i rekreacji, konkursy grantowe, stypendia miejskie, programy sportowe, kwota 2 miliony złotych. Dlaczego to jest dla nas również ważne? Ponieważ na terenie naszym działa również klub sportowy, który o granty występuje, KS Borek. Myślę, że jest to szansa dla wielu klubów, tych małych klubów, bo ja nie mówię o Krakowie i Wiśle w tym momencie. To są kluby, które mają duże pieniądze i dostęp do dużych pieniędzy. Natomiast te kluby często walczą z wielkimi problemami, z problemami zarówno utrzymania obiektów, które są, remontowania tych obiektów. No, klub KS Borek akurat jest w szczęśliwym położeniu, dlatego że jest w nowym obiekcie i tutaj powiedzmy te prace remontowe są w mniejszym zakresie wymagane. Ale ja zwiedzam wiele klubów sportowych, które te potrzeby mają wielkie i z tego się bardzo cieszę, że ten konkurs grantowy został zwiększony, bo nie dość, że została utrzymana jak gdyby kwota zeszłoroczna, czyli 3,5 miliona, to jeszcze ona zwiększa się o 400 tysięcy, co jest bardzo dobrą oznaką, bo te kluby naprawdę walczą z dużymi problemami. Jest również to taka poprawka właśnie między innymi na zasilanie kopca Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego, kwocie 400 tysięcy. Zwracali się do mnie z tą prośbą również komitet odnowy albo rewaloryzacji tego kopca, jaki tam istnieje. Tam jest po prostu brak zasilania i w każdej chwili może dojść do pewnych rzeczy nieciekawych. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna taka poprawka, na którą może to nie jest tak adwocem, może to nie elegancko by było. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę, że rzeczywiście dzielnica 9 inwestuje wiele, zawsze inwestowała wiele. Był czas, że inwestowaliśmy tylko w kanalizację, w budowę jakichkolwiek dróg, byle one jakieś nawierzchnie miały. Dzisiaj przyszedł czas na, jak to się mówi, wymianę na złocone klamki. Ja bym to tak dodał może w cudzysłowie mocnym, dlatego że dzisiaj dochodzimy już do takiego etapu, że my wymieniamy te chodniki często i te nawierzchnie, które kiedyś z taką pieczołowitością doprowadzaliśmy do jakiegoś stanu, żeby one funkcjonowały. Ale chciałem Państwu też zwrócić jedną rzecz uwagę, że w tym budżecie mieści się taka pozycja. Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe, kwota 600 tysięcy złotych. I proszę Państwa, to idzie też z moich podatków, z Państwa podatków. Tylko pytanie, w jakim sensie my jesteśmy zainteresowani tym, żeby inwestować kwotę 600 tysięcy na monitoring, który będzie służył tylko mieszkańcom Piasków Wielkich. I to jest taka jak gdyby troszeczkę odpowiedź na to, dlaczego dzielnica uporządkowała teren przy ulicy Goryczkowej w kwocie 20, może 30 tysięcy nawet z haczykiem, a może troszkę mniej, bo nie wiem jak to dokładnie było, ale mówiła Pani o około 600 tysięcy, jak Pan Przewodniczący przeczytał. Także to myślę, że interes jest wspólny. Każdą rzecz, którą inwestujemy na tym osiedlu, ja oczywiście powiem tak, że ja nie widzę przeszkód, żeby przy ulicy Kościuszkowców 4, na tym placu, który jest jak gdyby przed ich budynkiem, żeby dzielnica utwardziła ten plac ze środków dla dzielnicy, bo ci mieszkańcy tak samo płacą podatki wspólne. To nie jest ich własność tego terenu.
W związku z powyższym jest to teren gminny, o ile ja się orientuję i chyba tak tam jest, prawda? Że to jest teren gminny całkowicie, więc ja nie widzę w ogóle przeszkód i nie mam obiekcji i stuków do tego, żeby ten teren utwardzić i zrobić tak, jak należy to podwórko. Bo to, co oni tam mają, to mają, to urąga naszemu wizerunkowi całej dzielnicy. I to jest bezsprzeczna sytuacja. I kiedyś, jak była o tym dyskusja, i ja pamiętam, że byli tu mieszkańcy, bodajże z tych Kościuszkowców 4, mówiłem w tym samym tonie, że to należy utwardzić, jak należy. Ale to tylko ja to nie tak tak było... zostało wykonane. Tak, no to tym bardziej się cieszę, że ze środków dzielnicy, tak? Tak, no to tym bardziej, wie pani, zadaję pytanie sobie w tym momencie, bo ja myślałem, że to jeszcze nie zostało zrobione. Jak ono jest zrobione, to się cieszę i zadam pytanie. Dlaczego my jesteśmy zainteresowani tym, żeby tam zrobić porządek, a nie zrobić porządku przy ulicy Goryczkowej ze wspólnych środków? Tego nie zadaję pytanie. Natomiast nie widzę przeszkód, bo ja bym powiedział tak. Proszę państwa, gmina Kraków, dzielnica również oczywiście ze swoich środków, remontuje i zmienia podłoża, zmienia nawierzchnię w wielu miejscach, które te miejsca potem są komuś albo wydzierżawiane, albo wynajmowane, wręcz dawane nieraz w użytkowanie na jakiś okres czasu, nawet nieodpłatnie, pomimo tego, że wcześniej zainwestowane zostały pieniądze. Ja myślę, że to jest normalne, że jest to teren gminny, który został doprowadzone do porządku, bo to od lat się prosiło i to zostało zrobione i z tego się bardzo cieszę. A teraz wspólnota wystąpiła po 50 latach, gdzie w tym miejscu znajdowały się śmietniki dla tej wspólnoty. One jak gdyby z mocy, no właściwie nie wiadomo z jakiej mocy, ja to zawsze nazywam prawo atrakcji, stały się śmietnikami publicznymi. Ale za te śmietniki opłacane z pieniędzy właścicieli mieszkań, bo źle mówię właścicieli, tej wspólnoty, która tam mieszka, wszyscy te śmieci tu przywozili z okolicy. Dzisiaj oczywiście można by się zastanawiać, czy powinny być otwarte. Nie, proszę państwa. Nie ma takiego tytułu prawnego i nie ma takiego tytułu w gminie Kraków, gdzie śmietnik byłby ogólnodostępny. Sytuacja diametralnie się zmieni od 1 lipca przyszłego roku. No, mam nadzieję, że może panowie posłowie coś tam zmienią i nie będzie to jeszcze obowiązywało tak szybko, bo śmieci już nie będą naszą własnością, tylko gminy własnością. Co nie znaczy, proszę państwa, że będą otwarte śmietniki z pojemnikami, które by każdy mieszkaniec, który ma umowę na jeden kontener, a powinien może mieć 3 kontenerki, będzie wrzucał do jakiegoś cudzego śmietnika. Każdy będzie płacił za swoje śmieci. I ja nie widzę żadnej sprzeczności ani w moim sumieniu, ani w państwa sumieniu w tym, że dzielnica coś remontuje, a potem miasto w swoim dysponowaniu swobodnym nieruchomości wynajmuje komuś coś, za co ten ktoś będzie płacił. Bo to tak się ma odbywać. Wspólnota będzie płacić środki do ten. I oczywiście, proszę państwa, to tak było tylko na gazetę, nie chciałem o tym mówić, to tak wyszło. Chciałem się, że tak powiem, państwa poinformować o tej autopoprawce, przede wszystkim o tym remoncie tego wojska, które będzie się odbywało, taką mam nadzieję. Jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, że ulica Zbrojarzy jest cały czas przeze mnie w jakiś sposób no, pilnowana do tego, żeby doprowadzić do tego remontu. Odbywam różne spotkania i w tym temacie i mam nadzieję, że to ku przede wszystkim zadowoleniu tych mieszkańców, którzy są na liście zadań LII, żeby było jasne, tak jak ulica Izdunów jest na liście zadań LII, kanalizacji w odcinku od Kowalskiej do ulicy, do potoku Młynny Kobierzyński i owszem, na dalekiej pozycji jest, ale jest i to jest ważne. I mam nadzieję, że również rozmawiałem 2 dni temu z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i jakiś tam cień szansy jest na to, że to się uda, może zrealizować nawet w niedalekiej przyszłości. Nie? No i oczywiście to są te wszystkie rzeczy, które chciałem powiedzieć, a teraz mając głos, pozwolę sobie skorzystać z okazji i w związku z nadchodzącymi świętami złożyć państwu serdeczne życzenia.
aby to były spokojne święta, aby to były bardzo rodzinne święta, bo oni takie mają wymiar, abyśmy przeżyli je w duchu pokojowym, czyli łagodzenia raczej stosunków międzyludzkich, tych napięć, które się często rodzą, może zupełnie niepotrzebnie, bo ja jestem przekonany, ja jestem zawsze optymistą, co widać zresztą po licznej rodzinie, którą posiadam. Wynika to również z optymizmu, bo nie jest lekko dużym rodziną, o czym nieczęsto się nie zawsze się mówi, ale przede wszystkim chciałbym, żeby to był wynik, że te święta tak dały nam troszkę do pomyślenia o nas samych, że przecież chcemy wszyscy jednego, ja to tak jako zakładam, że chcemy dobra przede wszystkim naszych wspólnot, tych mieszkańców, z których zostaliśmy wybrani bardzo często, którym służymy swoją pomocą. Nikt z nas na pewno nie zakłada, że jest to w jakiś sposób interes na czymś tam robić, czy jakiś populizm uprawia. A myślę, życzę Państwu, aby w tym gronie rodzinnym upłynął ten czas bardzo świątecznie. No i przede wszystkim życzę Państwu dużo dobrych myśli. To jest tak. I dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy. Przepraszam, jeżeli czasami... Jeszcze Panie Przewodniczący. Przepraszam, proszę Państwa, może ja czasami kogoś dotknę, uważę, na pewno nie jest to moim zamiarem. W tym starym roku jeszcze Państwa bardzo przepraszam, jeżeli moje jakieś zachowanie wydaje się czasami budzić wątpliwości, ale ja to zawsze powiem tak, lepiej od razu rozwiać wątpliwości, czyli można mnie sklofować, można mnie zapytać i na pewno jeżeli coś jest złego, staram się poprawiać, jeżeli dobrego, no to robię tak jak uważam. Także również przepraszam na tym starym roku, zostawmy, zapomnijmy tych wszystkich rzeczy, a w nowym roku myślę, ja jeszcze chciałem korzystając, bo akurat będziemy wychodzić, więc korzystając, chciałbym też właśnie wszystkim, może krócej trochę, powiem zdrowia przede wszystkim i jak najwięcej powodów do uśmiechu. Dziękuję bardzo. Korzystając jeszcze z tego, ponieważ Państwo stanowicie pewne gremium związane z nami od lat, ja chciałem w imieniu zarządu i własnym złożyć Państwu serdeczne życzenia spokojnych świąt, umiaru, że tak powiem, i wiary optymistycznej w przyszłość. Też na pewno moje zachowanie nie zawsze jest mowy, powinno, ale staram się dążyć do zawiązania pewnej wspólnoty naszej, żebyśmy nie byli dzieleni tu wewnątrz. Dobrze? I my też. Wszystkiego najlepszego. W tej chwili, przed zamknięciem obrad sesji, chciałem Państwa zaprosić na, w Pomorze na spotkanie tradycyjne, takie towarzystwo. A ja mam pytanie jeszcze, tak? Jeszcze nie zapytałam ta sesja, znaczy takie może mniej uroczyste, bo bardziej pragmatyczne. Czy jest możliwość odrobienia chociaż ruszenia terminu 15 stycznia, bo są ferie zimowe i po prostu 15 stycznia wracam do Krakowa dopiero. Państwo trudno są... To jest pytanie do rady, także... No nie, to nie podlega, uchwaleniu ani głosowaniu. Proszę Państwa, zdajcie sobie sprawę z tego, że my też jesteśmy ludźmi. Oczywiście. No nie sposób, mimo całej sympatii do Was, nie sposób jest pogodzić w jedno interesu wszystkich 15 osób, a nas w szczególności, bo wiecie, niezależnie od tego, jakie macie opinie, to zarząd hakuje jak wół roboczy. Tylko moje pytanie takie padło, za każdym razem jak nie mogę po prostu przyjść na sesję, no, to będę to sygnalizować wcześniej, więc... Moja spolegliwość być może odbiła się na... odbija się potem na mnie, nie? Są pewne ustalenia, sami Państwo wnioskowaliście o ustalenie sztywnych harmonogramów. Wychodzę naprzeciw tym sugestiom i...
kiedyś musi decyzja zapaść. Ta decyzja zapadła dzisiaj. To jeszcze komisja. Dziękuję. Komunikaty. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Ja chciałam.